Cześć! Dzisiaj odwiedziliśmy Śląską Wytwórnię Młodych Gatunkowych Polmos. Wcześniej tutaj była likiernia Grossa. Tak więc my już powoli przygotowujemy się do wyjścia, bo jeszcze nie ogarnęliśmy sobie, jak tu wejść. Tak więc bierzemy się do zwiedzania. Dobra. Tu albo coś zabiło murowane, albo zaczęli. Chociaż nie, tu coś było murowane, więc porozbijali. No. To jest próba się dostać. Czapeczka taktyczna. Ja sobie od razu odpalę latarkę. To może być ciemno. O, i czekają nas jeszcze jakieś, widać, piwnice. Ale to. Od piwnic ja bym zaczął potem. Znaczy w sensie bym piwnicę zostawił na końcu. Mamy rusztowanie. Jest jakiś pokoik. Sól drogowa, baterie. Bielsko-biała i lustro. Siemanko. Ławę tu? Ale ciekawe, czy ktoś tu wchodzi. Bo to jest pozamykane. Wygląda, jakby ktoś sobie tutaj klimał, bo sobie nawet uszczelił okna. No chyba kiedyś. No, teraz ciężko się tu dostać. Ogólnie wejście tutaj było hardkorowe. Jeszcze dzień jest, ale wszystko jest przy ruchliwej drodze. Centrum miasta. Centrum miasta, dokładnie. Pusto. Fokus, złap się fokus, kolego. Szt. Się złapie. To by nagrywa, nie? Tam nagrywa kamerka. No właśnie, jak widać, droga remontowana, samochody, kościółek. A więc nie było łatwo się tutaj dostać o tej godzinie, w której jesteśmy. Słucham? Windy towarowe. Wykaz osób uprawnionych do obsługi dźwigu. Kaczka Stefan. Instrukcja użytkowania. No, właśnie patrzę, skąd to bije. Tu też są, wszędzie są schody. Z trzecie chyba, no. Tu kolejne? Co tu jest? Tu są jakieś takie niewielkie te schodki. Jest tylko mały pokoik z jakimiś rurami. Jeszcze się nawet izolacja ostała. Preparing for use. Wygląda jak maślaki. Sporo rzeczy się tu ostało. A zawory. Wszystko jest jeszcze. Zadzwony w ogóle. No! Ty chodź, gdzie mi tam jeszcze zapytać, bo to nie jest za piętro. Tu też jeszcze nie jest piętro. No co, skąd to piętro? Widzisz jakiś belek? Tam są ludzie. Patrzcie. Dawało wiesza z ceną 4,50 euro. Jest... Dobrze, że jest takie ciężkie wejście. Wielki. Zachowało się dużo więcej rzeczy. Tak. Bo nie każdy. Pasta do konserwacji mebli. 19 euro. Tak, czyli mamy do sklepu. Jakieś gazety. Zobaczymy, który to rok. Kto tu był ostatnio? Zobaczymy, gdzie to jest rok. Maj 2009. A to są dane czyjeś tu. Ja to jest, nie będzie tego. Dwa, 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 dwa.
O, i tu już się zaczynają ciekawsze rzeczy. No. W końcu coś się dzieje. Trzeba sprawdzić każdą. Ty, patrz. Jakaś figurka. No, coś się podziało w głowie. Alarm jest. Ty. Ale już... Bo to jest ten sklep od parkingu. No. Pojechać, okej. Korki. I gołobaba. Nie pokazałem wam tego. Ty, a jak się zastanawiam, nie zrobimy sobie foty? Rabat 100 zł. Ulicznej drogi właśnie skrzyżowanko tu jest. Dobra, teraz do góry. Sam? Jeszcze wyżej. No to jest wysokie. Tam idzie wiedzieć, tam jeszcze będą pewnie dwa piętra. To jest piętro numer jeden. I stołek już tu widzę. No to jest przyjemnie, jak tak słońce wpada przez te okna. Normalnie. Elegancko. Te drugie wejście. Drugą klatkę schodową. Fajnie, ta winda obustronna. A nie, nie obustronna, bo to na pół piętro jeszcze wjeżdża. Uuu, tam już trochę zawalony. Daszek. Daszek zawalony. Ciekawe, jak są w wieżyczku. Jak ten koń. Fajnie nam światło pada. Mamy elegancki już taki zmierzch, lekki. Wygląda jak jakaś skrzynka w mapie z bossem. Jak do niej podejdziemy, to kurde alarm. No tak, ale fajnie wygląda. Fajne szyby windy, jeszcze liny się ostały. W szybie windy. Tu bardzo dużo rzeczy, patrz. O, to jest zamknięte, ale przez to.
Śmieci. Z budynku. Tu już za ścianą są mieszkalne budynki. Jest taka kamienica. Może być ze stąd widać. O właśnie. Tu. Tak, tu są już normalnie ludzie, siedzą na balkonach, odpoczywają. Dobra. Jeszcze jedno wejście do góry. Kolejny pomieszczeń. Z takich dużych hal. Wow. Ale zapach taki ciekawy. Że nie śmierdzi? Słodki, nie? Słodki strasznie. Papiery stary. Magazynowej ewidencji. Produkcje jakieś. Aha. Łopatka taktyczna. Gołąb, patrz. O, jaki fajny gołąb. O, to okienko. To są te... No właśnie taki kamień, nie? To stary budynek. Ty, ciekawe, czy to jest jakaś nowa butelka, czy ze starych? To jest żubrówka. Bo jak jesteśmy, wiecie, jak my jesteśmy w wytwórni wódki gatunkowej, i to jest bardzo stara żubrówka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Aha, to jest 97 rok, ty. Dobrze to widzę? To jest pierwszy rok 97, to jest rok 12, czyli grudzień 9. To końcówka ten 97, 12 to jest nie grudzień 97. Tak? No tak by chodziło. Wstawimy ładnie. Oddajemy na miejsce. Pamiątka jest. Pewnie to ich wyrób. Ty, mówię ci, warto jest takie miejsce, które nie zostanie się wszędzie dostawione. No. No bo takie, które jeszcze nie mają opinii. To pierwsi wyrobimy. O kurczę. Pochyl głowę. Jak będziesz miał tak wysoką głowę, że na wysokości tego znaku będziesz musiał pochylić, to nieźle. Uważaj, bo tu też są te blachy, nie wiadomo w jakim oni są. Dopuszczalne obciążenie użytkowe stropu 200 kg na metr kwadratowy. Już, tak. O kurczę. Kawałek w dół. Km2. Bardzo fajnie zachowane ostrzeżenia, wszystkie znaki, jakie były do czasu aktywności. Tym bardziej, że to widać w dzień. Tak. Jasny gwint. No nie. Ty nasz koleżka, który już na początku nas wystraszył, zrobił to ponownie. Nie spodziewałem się go w tym miejscu. No. Oj, panie kelnerze, tak się nie robi. Ale dobrą miejscówkę mu znaleźli. Co to za balustrada? Co to polkownik? No jakieś sadzonki w ogóle. Umywaleczki. Che Guevara? Kto to był? Che Guevara? Jeszcze raz? Che Guevara? O kurde. Co? Idę do ciebie? Ja tam widziałem, ale bałem się zajrzeć. Czekam aż wejdziesz pierwszy. Wow, a co tu?
Ty widziałeś to? Co? Gościu! Czej bazy? Slapstick. Mówię clown. Fajnie. Świetny. Don't forget. I powiem ci, całkiem nowa drabina, nie? Ameliniowa. Gumiaki. Ciekawe co to jest, zobacz. Nie mam pojęcia. Jakieś... To są te? No, jakieś... To masz patyczki jakby kosmetyczne w tym. Nie wiem, nie mam pojęcia. Męskie sprawy, nie interesuj się. Tu kolejne. Mayday, stary. 2003. Druga ewakuacyjna. Ale zapach grzewna. Mhm. Starego. Ale czuć się bezpiecznie na tych poziomach. Jak jest ten kamień pod nogami. No. Dokładnie. O, zapach. A tu też czujesz ten słodki zapach. Ja nie wiem, czy to drewno nie jest czymś pokryte, albo jaki fajny zapach. Mhm. Do zobaczyć, to tam takie przymknięte pomieszczenie było. Strasznie mnie ciekawi, bo kurde, tabliczki, super, że to zostało wszystko. No. Dopiero na tym piętrze można... Bardzo dobrze, ciężko wejść. Bardzo dobrze, bo... ...do miasta i raczej sobie ludzie odpuszczają tutaj eksploatację. No, ty dosyć jakiś ciekawy. Ty, to jest tych... obrazków świętych. Taka zieloneczka są właśnie tam. Właściwie. To myślę o Adamsie. Co tu się od Janie Pauliny? Mówię. Kobiet komunijny. Kolędowy. Pójdź. No mamy latarkę na urbeksy. Jak ty mnie straszysz? Jak zaraz narobił Kasia. Przestraszyłeś mnie. Nie możesz tak robić. Bo... O Boże. Widzę i nie grzmię. O, to widziałem jeszcze. Up and base. Idziemy dalej. Sobie chwilowo wyłączę lampę. Musi starczyć na jeszcze jakiś czas. Patrz na tę wieżyczkę. Ona ma zamurowane wejście od dołu. O kurczę, tu już naprawdę wysokie tereny. Zdobywamy. Dość pusto. Ale ładne mają te podpory. Stalowe jest takie zdobione. Jeszcze wyżej. Myślę, że to już będzie na dach takie wyjście. Ja nie wiem, czy nawet czy nie na tą kamienicę. Jakiś... No, to też jest całkiem ciekawa miejscówka. Co tu się dzieje? Tam jest drabinka. Tu jest drabinka. Drabinka tu jeszcze jest. Uuu. Widziałeś to? O kurczę, uważaj, bo tu jest ta blacha pod nami. Nie, 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 n
To była jakaś dzwonnica czy coś. Siemka. Wygląda jak dzwonnica. Bardzo fajna. Kurczę, ale wieżyczka. Teraz możecie zobaczyć, jak bardzo w centrum znajduje się to miejsce. Tu jest praktycznie jakiś rynek budowy, blokowiska. Straszne rzeczy. A gdzieś w tym miejscu, gdzie widzicie remont, znajduje się brama. Dość wysoka, przez którą trzeba przeskoczyć. A tam jest drabinka na nasz komin. Myślę, że można by było spokojnie sobie ją sprawdzić. Tylko dobrze było, jakby się ściemniło, nie? A akurat schodki, co? Tak, a tylko że akurat schodki wypadają na stronę tego kamienicy. To będzie strasznie na widoku. No nic, jakoś damy radę, jakoś to przeżyjemy. Ale ta wieżyczka super opcja. Wejdź sobie Wojtek tutaj, zobacz. I nocturn, to jest ten. To jest pierwszy, poczekam. Strasznie stromo. Jak pasażer Nostromo. No mojej prababci jest takie wejście na strych z trumy. Co tu było? To jest kolejny szybin. Znaczy masz tam jakiś, tak? Co? Tylko tu już na jakiś cięższy towar. Uuu. Może w tu linii tu. Konkretne. Ty wiesz, że to jest mosiąc, albo miedź? Mosiąc. To jest mosiąc normalnie. Tak. Nie liny. Te koło. Normalnie jest mosiężne. Chcę zerknie do tyłu. Do mnie to jest mosiąc. I że ktoś sobie nie rozszczeblował, szacunek pewien. Może wyjdę. Słuchajcie, sytuacja jest taka, iż ostatnia atrakcja tej miejscówki, czyli sam komin, to jest naprawdę bardzo wysoki, zaraz zobaczycie. Mimo iż tu są budynki mieszkalne, dookoła jest duży ruch, jakoś tam wejdziemy. Mam nadzieję, że nikt się o to nie doczepi. Let's do it. Jestem mega zestresowany. Idziemy, nie? Strasznie, strasznie daleka droga. Mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni urbex.
O masakra. Serio, można było wejść od środka? Jesteśmy na szczycie. Bielsko-Biała wieczorem. Proszę bardzo. Na chcącego nic trudnego. Ale wysoko. O Boże. Wojtek na dole. Mam nadzieję, że go to jakoś uchwycę. Wchodzisz dalej? Dobra. Wojtek został. Ja sobie trochę dychnę. Męcząca była wyprawa. Myślałem, że będzie jakiś większy postój w połowie. Niezłe echo się niesie. Echo! Ale jest mega, naprawdę. Taki widok. Takie rzeczy. Nogi mi się trzęsą jak głupie. O! O, jeden z pierwszych większych kominów, jaki zaliczyliśmy w fullbacksach. Tak to się robi. Naprzód z przywodu, schodzimy. Teraz powolutku na dół. Mam nadzieję, że to się nagrało. Boże jedyny. Jakie pieniądze ja to robię? Wojtek mi za mało płaci. O, szybciej wchodziłem. Idę sobie powolućku, bo złota zasada, nie patrz w dół. I na czuja biorę sobie te stopnie. Mogłoby częściej być ta obręcz. Bym się czuł tak jakoś pewniej. Tak to muszę się przyciskać jakiś grubas. No, jak sobie tak do was gadam, to jakoś mi się lżej schodzi, jakoś tak przyjemniej, raz za razem, trochę bardziej pewnie się męczę, zero oddechu, gadaniny w trzy dupy, o Boże, 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 ale tak, byliśmy, ciekawe ile metrów ma komin, doczytamy, sprawdzimy, dowiemy się. O, jest coraz lepiej. A jak wchodziłem po cichutku, a teraz gadanina na całego. Ale nogi mi się tak trzęsą. Nie za bardzo znoszę wysokość. Lubię się wspinać, ale jak już dojdę na szczyt, to się zaczynam telepać jak świn przed rzeżą. Rzeżą. Rzączką, kurwa. O. Rachu ciachu i po strachu. Tutaj widzę, że te szczebelki już są coraz tak jakby szerzej. Muszę się bardziej naciągać. Ręce mi się w łokciach prostują. Na górze miałem jakiś taki większy luz. W ręce mogłem się podtrzymać na niej, a tu już praktycznie puszczam szczebelki przed opuszczeniem. No i fajnie. Cześć Wojtek. Powiem ci. Co?
zarobił. Ty? To jakiś skurcz? Nie, to za chyba starek szedł do góry, ale podciąganie to boli. Boli, boli, no. Ja też jestem zmęczony strasznie. Ale powiem ci, że to jest kilka szczebli. Czyli wiesz, wchodzę na linę, chyba musiał coś źle, że to jest bezgarstki. Starałem się z całych sił, ale taki ból nie wiem, czy ma, ale ty wiesz... Nie tylko ból, powiem ci, że ten strach... W linie, coś mi szkielkło. Ten strach, tam na górze... No. Już jak, żebyś tam, kurde, nie za... Tak no, do, do połowy, jak już doszedłem, to już też miałem takie zwątpienie. Ale padłem na dół, naprzód, ale jak już szedłem na górę... W kominie w środku idzie też drabinka. Ludzie tam chodzili. No. Się ale masakra, strasznie boli na widokorstę. Kurwa, boję się schodzić. Dobra, słuchajcie, my już kończymy. Powiem wam tak, miejsce naprawdę dobre. Duże przede wszystkim. I wiele takich rzeczy... ciekawych i nieporozbieranych. Ten plus był na tyle, że ciężko się tu dostać, więc mieliśmy tą przyjemność się tu jakoś wdrapać i móc to pozwiedzać. No więc my jeszcze raz dziękujemy za obejrzenie i widzimy się w kolejnych urbexach. Siema!